Gruzja w pracy pogranicza jest obecna już od dawna. Tym razem zależało nam bardzo na tym, żeby zbudować taki zespół młodych ludzi, młodych edukatorów, którzy te praktyki edukacyjne czy artystyczne będą wdrażać w swoich instytucjach. I przez 2 lata działań programowych, projektowych udało nam się nawiązać współpracę z instytucjami kultury i edukacji w Gruzji, które były zainteresowane tym, żeby do swojej pracy wprowadzić też elementy działalności edukacyjnej i artystycznej ze społecznością lokalną, wykorzystującą jej edukację i sztukę jako narzędzie dla zmiany społecznej. Cały program trwał 2 lata. Bardzo ważnym elementem tego programu była wizyta studyjna, która zdarzyła się w 2. roku programu, kiedy przedstawiciele tych 4 instytucji partnerskich mogli przyjechać do Krasnogródy i do Sejn, spotkać się z zespołem pogranicza, odwiedzić pracownię, poznać pracę i miejsce. Więc na każdym etapie tego programu robiliśmy to wspólnie i ten 10-dniowy program, który nazwaliśmy Festiwalem Pogranicza w Gruzji, był efektem właśnie tej 2-letniej pracy z nimi. Zaczęliśmy od Tbilisi, od Art Palace of Georgia, gdzie odbyła się seria wykładów, warsztatów, spotkań i prezentacji dedykowana zarówno samemu zespołowi tej instytucji, jak i różnym grupom, z którymi oni pracują, czyli nauczycielom, młodzieży zaangażowanej w te działania. Odbył się wykład na temat mitu Medei. Zaprezentowane zostały animacje filmowe, spektakl teatralny, kroniki sejneńskie i koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego. No i tak, teraz mamy takie ciekawe historie pozbierane, ale co można z nimi zrobić? Mogę zrobić ten jakby w historii, a tam rządek na tam historię. Można spisać i powstanie książka na przykład. Czekuję tło, ja mogę zerać, a cygnina mogę Można usłyszeć te pieśni stare, nauczyć się i na przykład już potem przez całe życie śpiewać. Przejdź z lewa i simwere mistrz spolida bewdo, bez całata mere manu wemera. A można też zrobić filmy. Przejdź z lewa kide wewciram, przejdź z lewa filmy mistrz gadaleba. I to takie filmy, które się robi samemu od początku do końca. Po czym ruszyliśmy w dalszą drogę i odwiedziliśmy Nikozji, miejsce, w którym od wielu już lat odbywa się Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych. Miejsce, które było naszym pierwszym partnerem i z którym już wiążą nas różne działania edukacyjne w Gruzji wcześniej. To była taka okazja, żeby na festiwalu zaprezentować filmy animowane, ale też pokazać spektakl teatralny i koncert orkiestry klezmerskiej i zaplanować wspólną pracę z młodzieżą stamtąd. So we came to you with our music and we are very looking forward to hear your music. So the effort would be to find a common space. Because we would love, we play a concert today at your festival, and we would love to finish up with doing something together. Okay.
Po Nikozji pojechaliśmy do Kutaisi. Tutaj naszym partnerem było Muzeum Historyczne w Kutaisi. To też była przestrzeń, w której odbywały się spotkania, wykłady, warsztaty. A na koniec pojechaliśmy do Zugdidi. Tutaj naszym partnerem było Muzeum Zespołu Pałacowego Dadianich w Zugdidi. Wszystkie elementy programu tutaj także miały swoje miejsce, czyli nie tylko koncert i prezentacja spektaklu, ale też wykład i spotkanie w Bibliotece Miejskiej wokół przetłumaczonej na język gruziński książki Krzysztofa Czyżewskiego Małe Centrum Świata. Nie muszę gdzieś daleko wyjeżdżać, żeby znaleźć się w centrum świata. Jeżeli sam i z ludźmi, z którymi współżyję, jesteśmy w stanie zaufać sobie i robić najważniejsze rzeczy na świecie, wtedy takie centrum zaczyna się tworzyć. Ja myślę, że sam temat pogranicza i współistnienia na pograniczu i to rozumianym bardzo dosłownie jako pogranicze narodowe, kulturowe czy religijne, które jest tak bliskim doświadczeniem dla nas, tak samo ważnym i trudnym wyzwaniem dla Gruzinów, jak i to pogranicze działań społecznych, edukacyjnych i artystycznych, które nas tak bardzo inspiruje do pracy. Tam może jest czymś nie tak codziennym, ale ten wspólny wysiłek, żeby znaleźć w bogatym dziedzictwie kulturowym inspirację do długofalowej pracy ze społecznością lokalną, do tego, żeby zwrócić się ku swojemu miejscu i znaleźć w nim inspirację do takich działań w jego historii, w jego kulturze, ale też w jego codzienności i przyszłości. Myślę, że to szczególnie było ważne w spotkaniu młodych ludzi i z pogranicza sejneńskiego i z różnych gruzińskich pogranicz, które odwiedziliśmy. To, że młodzież z małego miasteczka Sejm przyjechała do nich z prezentacją i spektaklu teatralnego i koncertu muzycznego i różnych artystycznych działań z filmem. Myślę, że to jest coś, co bardzo ich zainspirowało do tego, żeby w taki sposób też działać czy myśleć o swoim własnym miejscu. A dla nas, myślę, że zarówno dla młodzieży, która z nami pojechała w tą podróż, jak i dla samego zespołu, to też ważne doświadczenie aktualności działań i doświadczeń, zbierania świadectw na to, że są też inne miejsca, inne centra świata, które w taki sposób działają i prowadzą pracę. I jak ważne jest to, żeby wiedzieć o sobie nawzajem i się nawzajem w tej pracy wspierać, inspirować. To myślę jest jeden z najważniejszych długofalowych efektów tego projektu. Budowanie takiej wspólnoty ludzi, których my nazywamy budowniczymi mostów.